Piotr Korczarowski, jak co niedzielę, witam Państwa o godzinie 18 w Komentarzu Koniecznym. Dzisiaj kontynuujemy temat cenzury słowa, temat zamykania ludzi za mówienie prawdy i pogłębiamy go jeszcze o ten głos właśnie antypolski, polakożerczy, ale też o rozsadzanie naszej kultury, o deformację wszelkich przejawów artystycznych, o to, co de facto robi już od dawna Zachód, a u nas wielkimi krokami, chciałem powiedzieć, stoi za drzwiami, ale w zasadzie nie, już pierwszy krok został zrobiony i naprawdę ta profanacja wszystkiego, co polskie, postępuje. O tym dzisiaj Komentarz Konieczny, ze mną jak zwykle w studiu Kamil Klimczak. Dobry wieczór. A na początek, proszę Państwa, to, co zelektryzowało niektórych w ciągu tego tygodnia, to znaczy takie bezczelne, chamskie naprawdę zatrzymanie Jacka Międlara jak jakiegoś przestępcę, co najmniej z mafii jakiejś pruszkowskiej czy wołomińskiej. Dzisiaj w sieci od rana krąży takie nagranie, w zasadzie już wykonane wiele godzin wcześniej, w którym Jacek Międlar nie tylko opowiada, jak to tam było z tym jego zatrzymaniem, ale też pokazuje. Pokazuje funkcjonariuszy ABW ubranych jak antyterroryści przed furtką, przed domem Jacka Międlara. No i potem właśnie kilka słów o tym zatrzymaniu. Ja wiem, że Państwo już pewnie dużo wiecie na ten temat i dużo zostało powiedziane. Była konferencja w Sejmie także temu poświęcona, ale mimo wszystko nazwa naszej fundacji zobowiązuje, inicjatywa w cenzurze, więc obojętnie kogo by sprawa nie dotyczyła, sprzeciwiamy się takim właśnie bandyckim metodom gaszenia, niszczenia, kopania prawdy, kopania ludzi, którzy zajmują się publicystyką, dziennikarstwem, którzy piszą jakieś niewygodne dla państwa treści, państwa rzekomo polskiego. No i z tej okazji właśnie chcielibyśmy zacząć ten odcinek od przedstawienia tego, co miał do powiedzenia Jacek Międlar 13 grudnia po antykomunie. Zobaczcie, proszę Państwa, to z nami i już wracamy dalej do programu. Cześć Wielkiej Polsce, witam bardzo serdecznie, szanowni Państwo, bracia nacjonaliści, bracia i siostry patrioci, wszyscy, którym zależy na tym, aby Polska była Polską, aby Polska była wielką, niepodległą ojczyzną. Szanowni Państwo, moje dzisiejsze przemówienie miało być zupełnie inne. Miałem mówić o osobach internowanych okresu stanu wojennego. Miałem mówić o wielkich polskich bohaterach, żołnierzach niezłomnych, którzy dali nam dziedzictwo, dali nam testament, dali nam wartości, jak walczyć o wielką Polskę, jak walczyć z komunistycznym katem. A dziś, w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, o godzinie 6 rano, co jest bardzo znamienne, do mojego domu, do domu moich rodziców, do domu mojego przyjaciela, mojego współpracownika, przyszła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wyważyła drzwi, rozwaliła zamek, zatrzymała mnie. Powiem wam, jak było i powiem wam, że to będzie po prostu moje dzisiejsze przemówienie. To będzie moja dzisiejsza relacja. Chcę, żebyście poznali prawdę. Chcę, żebyście zobaczyli, że to, co dzisiaj pojawiło się na transparencie, który nieśliśmy na czele marszu, to jest fakt, to jest rzeczywistość. Komuna jest obecna w dniu dzisiejszym. Być może pod inną postacią, być może w innej formie, ale to jest po prostu komunistyczny zamordyzm, z którym po prostu cały czas się borykamy. Godzina 6 rano, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego budzi nas, uderza, mówi: kurwo, otwieraj, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zabieraj psy, kurwa. Mówię wam, jak było, chcę, żebyście poznali prawdę. Kładą mnie na podłogę, w samych gaciach, oczywiście w kajdankach, należąco, oczywiście także w kajdanki moją partnerkę. Chcę, żebyście także to wiedzieli. Bogu niech będą dzięki, że moje dziecko się nie obudziło, że moje dziecko nie ma teraz traumy, a znamy te choćby obrazy z tego znanego filmu Kłod Zamknięty, jakie są efekty takiego właśnie wtargnięcia, najczęściej niepodyktowanego niczym, do polskich domów. I tak przez 6 godzin prowadzono w moim domu, najpierw może o tym, różne czynności, cały czas skuty przez 6 godzin w domu. Potem pozwolono mi się ubrać. Zabrano mi ponad 145 koszulek z krzyżem celtyckim. Stwierdzono, że jest to symbol nienawiści. Zabrano mi koszulki, które są warte około 8 tysięcy złotych. Zabrano mi dwa
komputery, zabrano mi telefony komórkowe, zostawiono mi bez niczego, by też zrujnować moją pracę dziennikarską, moją pracę publicystyczną, bo jak się później okazało, postawiono mi zarzuty za felietonistykę, bo otrzymałem dwa zarzuty za dwa felietony. Taka to jest właśnie wolność słowa, jak widzicie, szanowni państwo. Taka wolność słowa w wykonaniu właśnie komunistycznego zamordyzmu. No i tak przez 6 godzin byliśmy przeszukiwani, robiono zdjęcia statywów do aparatów, statywów do softboxów, softboxy w ogóle. Agenci ABW pytali się, co to jest softbox, do czego służy, dlaczego to mam, co to są panele akustyczne, dlaczego to pomieszczenie wygląda jak studio, czy tutaj nagrywam, czy tutaj piszę artykuły, co w tym domu się wyrabia. I prawdę mówiąc, potraktowali mnie jak zwykłego bandytę, by wyjść po 6 godzinach z domu z dwoma workami koszulek i smyczy z hasłem Narodowych Sił Zbrojnych śmierć wrogom ojczyzny, by zarzucić mi mowę nienawiści. A nie wyszli z amfetaminą, nie wyszli z narkotykami, nie wyszli z materiałami wybuchowymi, nie wyszli z pistoletami, bo ja tego po prostu nie mam. Podobnie było dzisiaj w domu moich rodziców, co mnie najbardziej boli. Podobnie o 6 rano wtargnęli niczym bandyci do domu moich najbliższych, do domu moich rodziców, zastraszyli ich przed pójściem do pracy. Przeszukali cały dom, nawet robili zdjęcia i spisywali podziękowania, które otrzymywałem od dzieci pierwszokomunijnych. Przeszukiwali nawet moją pracę magisterską, by tam doszukać się jakiejś mowy nienawiści. Przeszukali dosłownie cały dom. Tak samo również przeszukali dom Roberta, mojego przyjaciela, mojego współpracownika. Wjechali mu do domu, pozabierali także sprzęt elektroniczny, przeszukali nasze auta. Potraktowali nas po prostu jak zwykłych bandytów. No i po 6 godzinach, chcę, żebyście państwo wiedzieli, zabrano mnie tutaj do Wydziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu. Tam również były prowadzone czynności przesłuchiwania, spisywania różne do protokołów. Potem zaprowadzono mnie do szpitala, bo zażyczyłem sobie, chcę, żebyście wiedzieli, no od miesiąca mam kaszel po tym, jak armatkami potraktowano nas 11 listopada 2019 roku. Pomyślałem sobie, chociaż tyle dobrego, tyle optymizmu, może skorzystam przy okazji z lekarza, niech mnie osłucha, może mam jakieś zapalenie skrzeli, bo cały czas kaszle. Także byliśmy u lekarza, ale także było to podyktowane tym, żeby było na papierze, że jestem człowiekiem zdrowym, że nie mam żadnych problemów ze zdrowiem, a nie wiadomo, jakby było po dołku, na który miałem zostać zaprowadzony. Oczywiście wyprowadzono mnie również z torbą, z bielizną, ze szczoteczką, z jakimś dezodorantem, żebym miał, bo miałem trafić na dołek i następnego dnia o godzinie 10 miała mnie przesłuchać prokurator Justyna Trzcińska, która ostatecznie postawiła mi dwa zarzuty. Pierwszy zarzut za zmanipulowanie słowa w sieci, w internecie na temat zamachowca z Nowej Zelandii, a drugi zarzut dotyczy felietonu, który ukazał się na portalu wprawo.pl, a który jest komentarzem do publicystyki Wincentego Witosa i Romana Dmowskiego. Stwierdzono także, że komentarz do tych publikacji to jest mowa nienawiści, to jest nawoływanie do jakiejś nienawiści na tle jakiejś nieznanej mi grupy narodowościowej, może i wyimaginowanej grupy narodowościowej. Mi to osobiście przypomina z jednej strony to, co miało miejsce 38 lat temu, jak wiem z opowiadań, a z drugiej strony także przypomina to mi to wydarzenia wjazdu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do redakcji Tygodnika Wprost, gdzie także zabierano komputery, gdzie także zabierano urządzenia elektroniczne, tylko dlatego, że felietony publicystyka nie były po myśli władzy obecnie nam panującej, której najwyraźniej nie podoba się hasło tu jest Polska, a nie Poli. No bo jaki tu jest kraj, jeżeli nie Rzeczpospolita Polska? Szanowni państwo, chcę, żebyście znali prawdę, chcę, żebyście wiedzieli, jak to jest. A dlaczego dzisiaj wyszedłem? Pan prokurator powiedział, panie Jacku, ja nie chcę, żeby antykomuna przyszła pod areszt, nie chcę, żeby antykomuna przyszła pod budynek prokuratury. Proszę, postawię panu zarzuty i proszę sobie po prostu już iść, ponieważ zbyt głośno zrobiło się o tym wszystkim w mediach. No, ta sprawa po prostu troszeczkę nas przerosła. Szanowni państwo, z tego miejsca serdecznie, naprawdę, z całego serca chciałbym podziękować wszystkim nacjonalistom, wszystkim patriotom, którzy dzisiaj uczestniczyli w antykomunie, wszystkim działaczom narodowym, publicystom, którzy wstawili się za mną, którzy mówili o sprawie. Wiem o tym z relacji osób tutaj obecnych, bo tutaj jest nas wielu.
bardzo serdecznie dziękuję, naprawdę z głębi serca. Mama mi zdążyła powiedzieć za piękne słowa pana Grzegorza Brauna z Konfederacji, który wstawił się w Sejmie. Panie Grzegorzu, naprawdę mam nadzieję, że już niedługo będę miał przyjemność uścisnąć panu dłoń i podziękować panu, że staje pan jako jeden z nielicznych tutaj w Sejmie, na Wiejskiej, w obronie wolności słowa, że staje pan jako jeden z nielicznych w obronie polskiej racji stanu. No i przy okazji, równolegle mówi pan stanowczo nie temu komunistycznemu zamordyzmowi, z którym spotkałem się w dniu dzisiejszym. Kochani państwo, pozwólcie, że ja dzisiaj zakończę. Niech moim słowem zakończenia będzie fakt, że takie akcje, z którymi miałem do czynienia dzisiaj, zabranie mi dwóch laptopów, zabranie mi telefonów komórkowych, próba zniszczenia mojej pracy publicystycznej, dziennikarstwa, próba podeptania wolności słowa, ciąganie mnie po Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bezczelne, wręcz bym powiedział niemalże brutalne wtargnięcie do mojego domu, rzekłbym nawet prymitywne, to tylko mnie wzmacnia. Drodzy agenci, Justyno Trzcińska, która stawiasz mi tak irracjonalne zarzuty, chcę, żebyś wiedziała, że to, co się dzieje, tylko mnie umacnia i nigdy nas nie zatrzymacie, bo w naszych sercach płynie polska krew. Nie wiem, jaka krew płynie w waszych tętnicach i w waszych żyłach, ale w naszych żyłach płynie polska krew i nic i nikt nie jest tego w stanie zmienić. Czołem Wielkiej Polsce. Zatrzymanie w ten sposób Jacka Międlara, bez względu na to, czy część z państwa uważa go za kontrowersyjnego publicystę, czy uważa za kontrowersyjną jego przeszłość, jest swoistym otworzeniem puszki Pandory, dlatego że demaskuje ten system jako zamordystyczny reżim. Dlatego tak uważam, że w krajach o tak chociażby, no nie wiem, fasadowej demokracji, takiej, która próbuje utrzymać pozory pewnego społecznego liberalizmu, nie jest do pomyślenia, żeby w sposób taki antyterrorystyczny zatrzymywać jakiegoś dziennikarza, publicystę. Jacek Międlar sam przyznał, że prokuratura postawiła mu zarzuty wobec jego artykułów. Czy wyobrażacie sobie państwo, że coś tam piszecie w internecie, ja już nawet nie mówię o tych, którzy zawodowo zajmują się słowem, ale po prostu jakiś tam komentarz, oczywiście nie komentarz łamiący polskie prawo w rozumieniu nawoływania faktycznie do nienawiści, czyli czynów zabronionych, jak na przykład, no nie wiem, sugerowanie zabójstwa kogoś, tylko oceniacie krytycznie jakąś grupę społeczną, grupę etniczną, grupę religijną, obojętnie, za jakieś tam zachowanie ich z przeszłości, czy obecnie ich jakieś czyny. I na drugi dzień wpada wam do domu oddział antyterrorystów, pacyfikuje was, waszą rodzinę, robi pełne przeszukanie, konfiskuje wszystko, co macie cenne i na czym pracujecie, po czym na drugi dzień się okazuje, że a to w sumie dotyczyło jakiegoś komentarza czy artykułu, który napisaliście, no i wracajcie sobie do domu, ale to co mamy, to już sobie zatrzymamy i tyle. To jest nie do pomyślenia. To już jest wyższy stopień pewnego procesu, z którym mamy do czynienia od dłuższego czasu już zaczętego za rządów Platformy Obywatelskiej, to znaczy wysokich kar za słowa, za różnego rodzaju stwierdzenia, które pewnym środowiskom, zwłaszcza lewicowym, mogą się nie spodobać. Za słowa tego typu odpowiadał już pisarz Jacek Piekara, odpowiadał dziennikarz Rafał Ziemkiewicz, niedawno publicysta Stanisław Michalkiewicz, wielu ludzi w Polsce, chociażby artysta Bartłomiej Kurzeja też odpowiedział finansowo, a nawet wyrokiem chyba jakiegoś zawieszenia w tej chwili, ale mimo wszystko wyrokiem za stworzenie swego dzieła. Tu jeszcze o tych artystach dzisiaj będziemy szeroko mówić, ale zwracam uwagę państwa na to, że my tak jesteśmy trochę podgrzewani jak te przysłowiowe żaby i po kolei przechodzimy te wszystkie stopnie do reżimu totalitarnego i wcale tu nie wskazuje na PiS, bo ten reżim idzie do nas z zachodu i już jest przewidziany dla wszystkich krajów Europy. To się dzieje na Węgrzech, to się dzieje w Czechach i generalnie nie jesteśmy wyjątkiem na tej mapie, ale trzeba zdać sobie z tego sprawę, że to już nie są żarty, że takie czyny jak właśnie dziennikarstwo śledcze, dziennikarstwo niezależne, niepodlegające różnym instytucjom państwa czy wielkiemu kapitałowi, jak chociażby to, co tutaj robimy, może się spotkać z bardzo brutalną sankcją dotyczącą nie tylko samego zainteresowanego, ale także jego rodziny. Dlatego tym bardziej właśnie pokazujemy państwu ten przykład Jacka Międlara, bo to dopiero początek. Ja wiem, że część z państwa
może niekoniecznie naszych widzów, ale szeroko pojętej opinii społecznej powie tak, no ale to jest tylko przecież międlar, to jest jakiś tam krzykacz, prowokator i tak dalej. No dobrze, to zobaczycie, jak niedługo tych właśnie bardzo grzecznych i uczesanych i zupełnie bardzo właśnie kulturalnych publicystów, dziennikarzy będzie rano z domu wyciągać ABW jak najgorszych bandytów i wtrącać do więzień. Ja będąc na przykład u kolegów z Warszawy, z konkurencji, zawsze mówię, wiecie co, no teraz jest źle, ale i tak pewnie spotkamy się kiedyś w jednym obozie i zawsze to mówię z takim gorzkim żartem, ale de facto czasy wskazują na to, że do tego też może dojść, że znajdziemy się w systemie, w którym ci, którzy chcą jedynie jeść chleb i mieć jakieś prymitywne igrzyska, to sobie jakoś będą żyli, ale wszystkie niepokorne jednostki zostaną odizolowane. Wczoraj mówiliśmy o ewaporacji, czyli tym orwellowskim pojęciu wymazywania ludzi z przestrzeni publicznej, tym odłączaniu od Matrixa, ale za tym idą także sankcje karne, które prowadzą do wspólnych obozów odosobnienia, a może za, nie wiem, dekadę albo wcześniej już likwidacji ludzi. Może przywróci się karę śmierci albo odgrzeje seryjnego samobójcę, który będzie te jednostki niepokorne likwidować, bo plan jest już w ostatniej fazie realizacji. Kamil. No cóż, trzeba powiedzieć jasno, że w tym momencie mamy taką sytuację, że już jest naprawdę niewesoło. Można mieć myśli parzyste i nieparzyste na temat tam twórczości Jacka Międlara, na temat tego, co on tam robi i co pisze, no ale to był tekst składający się w 95% z cytatów. W większości to były cytaty, jakiś Witos Dmowski i tak dalej, no ale że było nieprzyjaźnie o Żydach. Pytanie, co to miało być? Czy to miała być prowokacja, czy to może po prostu jakiś element uspokajania wielkiego brata z nadmorza śródziemnego? Może to dlatego to całe zatrzymanie. I mówię, można mieć różne zdanie o działalności takich ludzi właśnie jak Jacek Międlar, którzy jadą po bandzie. Ale to jest taktyka przesuwania granicy. Powie się, że Jacek Międlar, no rzeczywiście on jechał za mocno, doigrał się, a może nawet dobrze, bo będzie można wejść w jego miejsce. Tylko tą granicę się będzie przesuwać jeszcze dalej i dalej. Zresztą ja to bym chciał zadedykować przede wszystkim pewnym posłom antysystemowym, którzy w ubiegłej kadencji lobbowali za zaostrzeniem artykułu 256 kodeksu karnego, czyli właśnie tego, z którego zarzuty dostał Jacek Międlar, właśnie za mowę nienawiści. Ci sami posłowie pewnie zaraz będą bronić Jacka Międlara, no mam nadzieję, że przy okazji odwołają swoje pomysły z poprzedniej kadencji, gdzie nie wiem właściwie po co, czy dla zbicia jakiegoś doraźnie kapitału politycznego, czy odsunięcia od siebie tam podejrzeń o powiązania z tymi tam wafelchowcami z lasu świętującymi urodziny Hitlera, wypluto z siebie taki durny pomysł. No bo to, zresztą w ogóle, no, co to jest nawoływanie do nienawiści? Mamy podżeganie do konkretnych typów przestępstw i to nawoływanie do nienawiści, czy propagowanie innego totalitarnego ustroju państwa. Zaraz może się okazać, że ustrój państwa narodowy to jest inny totalitarny. No przecież ja usłyszałem na swoim przesłuchaniu dyscyplinarnym, że prymat interesu narodowego to jest faszyzm. No to właściwie zaraz nas będą za to ciągać. Ten przepis powinien wylecieć z kodeksu karnego. Nie myślałem, że to powiem, ale jeszcze parę lat temu, ale praktyka doprowadza do takiego wniosku, że mamy inne przepisy po to, żeby takich ludzi ścigać. Ale cóż, spotkamy się być może w jednym obozie. Nie będzie to obóz Wielkiej Polski niestety. No niestety, a właśnie a propos obozu Wielkiej Polski, to przed wojną było tak, że każdy, kto podważał właśnie wspomniany przez ciebie, Kamil, interes państwa naszego, polskiego, no to był traktowany jak wróg publiczny i na tej podstawie pewnych ludzi zamykano, pewne instytucje, jak chociażby ta loża Bynajbryt, były delegalizowane, bo każdy, kto się wypowiadał przeciw Polsce, no to był postrzegany jako wróg wewnętrzny. Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Dzisiaj wrogiem państwa, ale nie Polski,
Polski. Nie stawiajcie znaku równości, jak ja mówię, państwa Polska. Polska to jest nasza ojczyzna, to jest nasz kraj, nasza ziemia, nasze dziedzictwo. Natomiast państwo to jest tylko system biurokratyczny i administracyjny zorganizowany tak, żeby trzymać nas w ryzach, więc państwo tych patriotów, Polaków, ludzi, którzy mówią o interesie narodowym, gnębi, nie tylko nie pomaga, nie tylko nie ogranicza się do rzucania kłód pod nogi, ale wręcz gnębi. Ci, którzy mają pieniądze, najpierw dostają ostrzeżenie w postaci kar finansowych. Kary te sięgają setek tysięcy złotych, bo najpierw się im odbiera wszystko to, co mają, powiedzmy, zaoszczędzone, potem kolejne kary są takie, że już muszą się zapożyczyć, żyć na kredyt i uważać, co mówią, a na koniec, jak to nie pomaga, to się ich właśnie zamyka. To przerabiali różni działacze polityczni, ale głównie właśnie, co jest straszne, ci prawicowi publicyści i dziennikarze, i to się pogłębia. I w tym momencie mógłbym zapytać państwa, czy znacie taki przypadek, gdzie ktoś uprawiał jakiś skandaliczny antypolonizm, kpił z naszych symboli narodowych, kpił w ogóle z Polski, wyrażał się o naszej ojczyźnie z pogardą i sąd zasądził naprawdę jakąś dużą karę finansową? Bo ja nie znam takiego przykładu. Natomiast mogę wyliczyć już w tej chwili z pamięci co najmniej z 5-6 takich przypadków, gdzie znani prawicowi publicyści zostali skazani na kary setek tysięcy złotych. No i w tym momencie, jeszcze nie koniec tego tematu, ale warto przejść do porównania tej głośnej ostatnio noblistki, którą nie da się nazwać po prostu Polką, Olgi Tokarczuk, pani, która być może ma pochodzenie ukraińskie, jakby wskazywało na to nazwisko, ale nie wiem, czy ona się czuje w ogóle obywatelką jakiegokolwiek państwa, czy obywatelką świata. Nigdy w każdym razie nie podkreślała, że czuje się Polką, jest jedynie osobą polskojęzyczną, natomiast o Polsce mówiła, no właśnie, jak mówiła, to może przypomnijmy ten fragment z programu. O ile mnie pamięć nie myli, minęła 20, no i zaraz jeszcze wrócimy do tego komentarza. Wymyśliliśmy sobie historię Polski jako takiego kraju niezwykle tolerancyjnego, otwartego, jako kraju, który nigdy nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości. Zamietliśmy pod dywan pogromy w czasie wojny i w okresie powojennym. Zaczęliśmy sobie wyobrażać, że jesteśmy takim narodem, który wyciąga ręce, walczy o wolność waszą i naszą gdzieś na Dominikanie, gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Ale kiedy przyszedł test, okazuje się, że nie jesteśmy w stanie zdać tego egzaminu. To jest strasznie bolesne, ale też myślę, że trochę zadziała jak, nie wiem, jak takie przebudzenie dosyć gwałtowne i być może okrutne i trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz. I tak jak mówili bardzo ładnie moi przedmówcy, spróbować się napisać ją trochę od nowa i nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, jako większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników, jako mordercy Żydów. Nie wiem, czy państwo pamiętacie ten cytat z telewizji. Być może niektórym z państwa to umknęło uwadze. Tam pojawiło się kilka stałych elementów gry, jak chociażby to, że Polacy, szmalcownicy, mordercy Żydów, gnębiący mniejszości narodowe i tak dalej, ale też zupełnie coś nowego. Właściciele niewolników. I tutaj bardzo jestem ciekaw, jaka ta byłaby wersja historii, bo zaraz dowiemy się, że kolonizowaliśmy Afrykę i przywoziliśmy tu ludzi czarnoskórych, których wykorzystywaliśmy, no nie wiem właśnie do czego, ale to jest środowisko pani Olgi Tokarczuk, o której dzisiaj jeszcze trochę porozmawiamy. No tak, no to może księstwo Kurlandii przywoziło z tej wyspy, co tam na Karaibach miało przez pół roku, przywoziło niewolników. Znaczy podejrzewam, że chodziło pani Tokarczuk o chłopów tam paliszczyźnianych czy coś, że to niewolnictwo i w ogóle. No to świadczy, że tylko nie zna historii. No zresztą najlepszym podsumowaniem było to, co wczoraj, kiedy byłem na manifestacji Towarzystwa Studentów Polskich w Warszawie, wznoszono takie hasło. No mi się bardzo spodobało. Wolność dla Międlara, psychiatryk dla Tokarczuk. Ja się pod tym hasłem podpisuję obiema rękami. Mam nadzieję, że kiedyś pani Olga znajdzie się tam, gdzie jej miejsce. Zresztą na marginesie, no, za jutro albo pojutrze relacja z tego marszu będzie na kanale Chrobry Szlak, więc zachęcam do zobaczenia. Natomiast wracając do Olgi Tokarczuk, no widać, że ten, kto bardziej pluje na Polskę, tym bardziej jest honorowany na świecie. Zresztą
Można powiedzieć, że żaden noblista nam się w ciągu ostatnich tam 50 lat nie udał, no bo cóż, z dziedziny literatury Miłosz, który ma na swoim koncie bodajże cytat, że Polak jest świnią, bo urodził się Polakiem, i Wisława Szymborska pisząca wiersze pochwalne ku czci Stalina, no ciekawe towarzystwo dla pani Olgi Tokarczuk. Myślę, że jak najbardziej do tej menażerii pasuje. No tak, tu warto też przypomnieć film Ida, który dostał Oscara i również właśnie za to, że Polskę przedstawiał w jak najgorszym świetle. Polska jak Polska, ale przede wszystkim naród polski. Więc ten Nobel dla pani Tokarczuk był jakby zawieszony w powietrzu i to tylko była kwestia czasu, kiedy ona dostanie tę nagrodę, o czym świadczy choćby program u nas w studiu sprzed wielu, wielu miesięcy. Właśnie mieliśmy taki cykl programów Studio Emisja, realizowany cyklicznie, no właśnie, cykl realizowany cyklicznie, regularnie. Niech będzie. I on się nazywał Studio Emisja w uznaniu za antypolonizm, gdzie gościem był Krzysztof Lekłuksza i Elżbieta Cygan i oni tam właśnie mówili, że pani Tokarczuk już jest tłumaczona na wiele języków świata i prawdopodobnie dostanie Nobla, ale wcześniej na łamach emisji, proszę Państwa, w 2016 roku, już 3 lata wcześniej, rozmawialiśmy właśnie ze wspomnianą Elżbietą Cygan i Andrzejem Krawczykiem, których no właśnie podczas tej narodowej manifestacji Marszu Niepodległości gdzieś tam wychwyciliśmy z tłumu i oni nieśli taki transparent o nazwie Olga Tokarczuk i Jan Tomasz Gross to antypolski głos. I chcielibyśmy przypomnieć w tym momencie fragment tego wywiadu, który oczywiście w całości nadal jest na naszym kanale i można zobaczyć właśnie pod takim tytułem, jak powiedziałem, że Tokarczuk i Gross to antypolski głos. Przypomnijmy Państwu, jak w 2016 roku polscy patrioci mówili o Oldze Tokarczuk i jej, że wiedzieli, że ona prędzej czy później będzie nominowana do Nagrody Nobla, bo to jest bardzo znamienne, że my, środowisko patriotyczne, przewidujemy, że ten, kto pluje na Polskę, ten, kto najgorsze kalumnie na naród polski wylewa, ten wkrótce, prędzej czy później, zostanie za to nagrodzony. Więc jeszcze raz przypominam, zobaczcie Państwo fragment naszego materiału z 2016 roku. Skąd taki napis? Dlaczego akurat dziś? No, wyjątkowa okazja, Marsz Niepodległości. Olga Tokarczuk, ja jestem mieszkańcem Barda Śląskiego. Wstydzę się za to miasto ze względu na to, że Rada Miasta uhonorowała tą panią tytułem honorowego miasta obywatela, przepraszam, honorowym obywatelem miasta Barda. A kim ona jest? To jest dla mnie pisarka, której twórczość pobudza mnie do tego działania, że dzisiaj uczestniczę w Marszu Niepodległości. Miała tą bezczelną odwagę z eteru telewizji polskiej, konkretnie z TVP Info, w takiej swobodnej wypowiedzi określić nas, Polaków, Polki, że jesteśmy spadkobiercami morderców, którzy rzekomo dokonywali aktów barbarzyństwa na społeczności żydowskiej. Powtarzam, już kiedyś do tej kamery powiedziałem, że mam pochodzenie żydowskie, ale nie mogę akceptować tego typu wypowiedzi osób, które są na tak zwanym świeczniku. Olga Tokarczuk wraz z Tomaszem Grossem uprawiają od dłuższego czasu antypolską reklamę. Szkalują Polaków i w poczuciu to naprawdę głośno, patriotycznego obowiązku przyjechałem dzisiaj do Warszawy, pokonując 500 kilometrów, żeby spełnić obywatelski obowiązek wobec tych, którzy swoim życiem, swoim poświęceniem uczynili to, że dzisiaj mogą uczestniczyć w tym marszu. I wobec nich spełniam swój obywatelski obowiązek, jednocześnie szkalując Olgę Tokarczuk za antypolonizm w swojej rzekomej twórczości jako pisarka. A chciałbym jeszcze mocno zaakcentować. Stajnia Michnika dwukrotnie ją uhonorowała Nagrodą Nike. Jeśli Nagroda Michnika w odczuciu większości patriotów jest tak zwaną nagrodą śmietnikową, dlatego między innymi Olgę Tokarczuk określam jako śmieć twórczości, a w przypadku tematu szkalującego Polki i Polaków jest na równi
z Janem Tomaszem Grossem. Na temat Grossa nie chcę się wypowiadać, bo wszyscy wiedzą, kim ta postać jest od dłuższego już okresu. I spełnią swój obywatelski obowiązek wobec tego, co jest napisane. Olga Tokarczuk i Jan Tomasz Gross to antypolski głos. Jest to skrót myślowy, ale jakże wymowny. Olga Tokarczuk to jest lewacka bohaterka mediów liberalnych, jak Gazeta Wyborcza, bohaterka Adama Michnika, związana z krytyką polityczną. W 2011 roku blokowała wraz z innymi liberałami Marsz Niepodległości. W 2009 roku została honorowym obywatelem miasta Nowej Rudy. W 2006 roku czyli 3 lata wcześniej została honorową obywatelką miasta Barda Śląskiego. Pani, która głosi typowo antypolskie hasła. Wtóruje Janowi Tomaszowi Grossowi, który powiedział, że Polacy wymordowali w czasie II wojny światowej więcej Żydów niż Niemcy. Pani Olga Tokarczuk zaś po otrzymaniu drugiej nagrody Nike za księgi jakubowe, która jak twierdzi oparła na faktach historycznych, a dowodów nie przedstawia, powiedziała z pozycji autorytetów 7 października 2015 roku w programie Minęła 20, że Polacy byli mordercami Żydów, właścicielami niewolników, posiadali kolonie i w ogóle robili straszne rzeczy. I w związku z tym należałoby napisać polską historię od nowa. I my się z tym, patrioci, także wszyscy uczestnicy zapewne Marszu Niepodległości nie zgadzają się z tym, gdyż historię Polski trzeba poznać tak naprawdę, a nie pisać ją od nowa, bo historia Polski jest, fakty są prawdziwe, a kłamstwa się wymyśla. Nie chcemy takiej bohaterki w Nowej Rudzie, w Bardzie Śląskiej, gdziekolwiek. W tym roku w czerwcu została zasłużoną dla miasta Wałbrzycha, a prezydent Wrocławia i Rada Miasta Wrocławia uczyniła ją honorową ambasadorką miasta Wrocławia. Za chwilę, zapewne, może w przyszłym roku, pani Olga Tokarczuk dostanie Nobla. Może nie z dziedziny literatury, ale może z dziedziny fizyki, bo tak na literaturze i na historii zna się tak równie dobrze jak na tej fizyce, której mogłaby dostać Nobla. Księgi jakubowe są już przetłumaczone na język szwedzki, więc bohaterka demoliberalnych mediów, jak najbardziej pisarka, która pisze tak naprawdę o niczym. Jak państwo widzicie, warto wspierać emisję. Od 2010 roku jesteśmy z kamerą Pośród Polaków, bronimy polskiego dobrego imienia i ten materiał to też dobry dowód zarówno na naszą pracę, jak i na to, że Polakożercy będą nagradzani. W 2016 roku nagraliśmy ten wywiad, gdzie dwójka Polaków mówiła o tym, że pani Tokarczuk, obywatelka honorowa wielu polskich miast, w tym właśnie tam na Śląsku, z całą pewnością będzie nominowana. Pani Ela pomyliła się raptem o 2 lata. Wróżyła tego Nobla 2 lata wcześniej, ale cóż to te 2 lata? W końcu, tak jak Kamil przed chwilą powiedział, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, ludzie, którzy brali udział w różnych antypolskich akcjach, w jakichś takich genderowych marszach, ja to jeszcze pamiętam, jak się wypowiadali właśnie przeciwko Polakom, katolikom, tym wszystkim, którzy protestują w obronie polskich wartości, że to jest nasz zaścianek, nasz ten grajdu. To już skracając tej wypowiedzi. No i pani Tokarczuk dołączyła do tego jakże zacnego grona. A tutaj w tym nagraniu jeszcze zwrócę uwagę na jeden element. Pan Andrzej Krawczyk, polski patriota, ale podkreślający w tym wywiadzie, że przecież nie ukrywa swojego żydowskiego pochodzenia. Buntuje się przeciwko takiej nagonce na Polskę. Bo jest co najmniej jakaś niewielka grupka polskich patriotów, którzy owszem mają żydowskie pochodzenie, ale mieszkają tu od setek lat. To są rodziny z tradycjami wychowane, właśnie wychowują dzieci w duchu polskim. Także Andrzeju, serdecznie Cię pozdrawiam. Wiem, że będziesz oglądał ten program. Dziękuję, że jesteś z Polakami. Dziękuję, że wtedy w 2016 roku dałeś świadectwo, którego dzisiaj możemy użyć za przykład, że my, naród polski, już dobrze wiemy, jaki jest nam los pisany i kto właśnie z nas będzie nagradzany. My tutaj w emisji nie możemy liczyć na żadne nagrody za obronę
dobrego imienia Polski, może po śmierci, może kiedyś, jak Polska powstanie faktycznie z kolan, a nie fikcyjnie na papierze, tak samo jak fikcyjnie na papierze są tylko umieszczone w polskiej konstytucji zapisy o wolności słowa, o wolności wyrażania się w różny sposób, za pomocą środków artystycznych, takich czy innych, o czym wspominam jeszcze raz, przekonał się Bartłomiej Kurzeja, który stanął przed sądem za kukłę, która zdaniem warszawskiej gminy wyznaniowej żydowskiej zbyt przypominała swą brzydotą archetypiczną Żydówkę, to na to nie ma zgody polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale na plucie na Polskę jak najbardziej tak. To się wszystko mieści w konwencji środków artystycznych, wolności wyrazu, wolności słowa i na to jest pełne przyzwolenie, ale mało tego, że przyzwolenie. Na to są pieniądze. Proszę Państwa, nie tylko pieniądze płynące z zagranicy, nie tylko pieniądze od Sorosza i innych tego typu filantropów sprawy antypolskiej, ale także z naszych niestety podatków. I mam na dzisiaj przykład. Po raz kolejny na deskach Teatru Powszechnego wystawia się obrazoburczą sztukę. Już pomijam temat, że rzeczywiście ja jestem z domu artystycznego, mam rodziców aktorów i zawsze bardzo głęboko przeżywam to, jak nisko upada polskie kino, polski teatr. Te miejsca, gdzie ta polska kultura, polskie dziedzictwo było najpiękniej realizowane na deskach właśnie znanych scen polskich sztuki, Wyspiańskiego, Słowackiego. No a dziś mamy przedstawienie, które nazywa się Diabły, proszę Państwa, w reżyserii Agnieszki Błońskiej. I w tym przedstawieniu, jak to pisze Gazeta Wyborcza, proponuje się orgazmy zamiast egzorcyzmów. Aktorki mieszają łacinę kościelną z łaciną medyczną, prześmiewczo parodiują formułę egzorcyzmów, przesycając je terminologią seksualną. Ale to nie jedyna rzecz. Wiadomo, że od dawna Gazeta Wyborcza zwalcza wszelkie przejawy takiego tradycyjnego kościoła katolickiego. Co innego przecież ten kościół nowoczesny, reprezentowany przez wielu biskupów w Polsce, a także Watykan w tej chwili. No ale jeszcze gdzieniegdzie właśnie ten kościół żyje pod strzechami polskimi, co wkrótce na Wigilię pewnie po raz kolejny doświadczymy w tym najpiękniejszym polskim świetle tradycji naszej narodowej. I wtedy nawet zatwardziali ateiści, komuniści, w ogóle wszyscy Polacy będą łapać się opłatkiem, będą śpiewać kolędy no i w ogóle. No w ogóle. Więc to jest, jak tu jeden z moich zawziętych wrogów napisał, że reprezentuje watykańską synagogę szatana. No więc tak, w tę Wigilię, jeśli dla ciebie łamanie się opłatkiem i wspólny obiad z rodziną to watykańska synagoga szatana, to z przyjemnością wezmę udział w tej polskiej, staropolskiej właśnie tradycji, ale wracając do tego przedstawienia, to nie wszystko, proszę Państwa. Kościół to już za mało. Teraz, no właśnie, cytując dalej, w Diabłach występuje też aktorka z Ukrainy. Tu już Magna Polonia pisze na ten temat. Kpi z ludobójstwa na Wołyniu. Trzyma dwa włączone wibratory i krzyczy do mężczyzn na widowni, że zrobi im rzeź wołyńską. Całuje się następnie z inną aktorką, która maluje jej na nagich piersiach symbol Polski walczącej. No cóż, no, mamy taką sytuację, że artystom wolno wszystko, chyba że są prawicowi. No, no właśnie, to jest właśnie dziwne, że w polskim prawie tam wszystko, a to działalność kulturalna, to można. Ale właśnie to jest najgorsza rzecz, że słowo artysta sprowadzono do poziomu gruntu. Artysta dzisiaj to wręcz degenerat. Bo tylko degeneraci dostają ogromne dofinansowania na promocję swych obrzydliwości, co zaraz Państwu udowodnimy. Natomiast prawdziwi ludzie z dużą wrażliwością, spełnieni życiowo artyści pod względem umiejętności sztuki artystycznej, często, jak to niegdyś bywało przed wiekami, po prostu klepią biedę, umierają z głodu, na razie w cudzysłowie, ale wkrótce może się to zmienić na dosłowność, dlatego że, tak jak powiedziałem, artyści, którzy mają w sercu Polskę, nie są nikomu potrzebni. Nikt ich nie dotuje, tak samo jak nie dotuje nikt ludzi, którzy zajmują się polską historią, którzy mówią o prawdzie politycznej, którzy ale piszą publicystyczne tylko, że teksty. Wejdę w słowo, mnie to zastanawia, gdzie są ci koncesjonowani kombatanci, którzy tak często właśnie się pokazują, właśnie nawet w Gazecie Wyborczej tego, i na przykład byli oburzeni, że na jakimś marszu antyimigranckim wykorzystano symbol Polski walczącej. Tu też jest symbol Polski walczącej jest pod szczególną ochroną ustawową.
I nic. Cisza. Zero. Nikt nie wyraża oburzenia, nikt nie drzmi, ale no bo co, to jakaś tam sztuka. To jakaś tam sztuka. A cóż, przed nami ciężkie czasy, ale trzeba coś w końcu zrobić. No niestety obawiam się, że nawet tak zwane głosowanie nogami nic nie da, bo zapłacimy za to prędzej czy później właśnie z naszych podatków. To tutaj jakiś naprawdę radykalny przełom jest potrzebny. I wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, trzeba wyraźnie wyznaczać granice, że powyżej pewnych świętości już się nie cofniemy przed żadnym czynem, żeby po prostu bronić tych naszych narodowych świętości, bo to jest naigrywanie się z rzezi wołyńskiej. Przypomnę, to jest 150 tysięcy zabitych, a tu jakby ktoś ośmielił się choćby z jednego zabitego Żyda w jakichś tam zamieszkach w okresie międzywojennym zakpić. Ojejku, co to by się działo? No niestety, takie są realia w naszej ojczyźnie, naszej biednej ojczyźnie, której już naprawdę mamy skrawki, podarte skrawki, jak to było w tym słynnym filmie Dzień Świra, gdzie grupa polityków rozdzierała flagę Polski na kawałki, więc te kawałki naprawdę zostały nam i przeciekają przez palce. Chyba będzie naprawdę niemożliwe w tej chwili podszywać je w całość, bo cóż zostało też z narodu polskiego, który można sprowadzić może do miliona, może maksymalnie 2 milionów ludzi i reszty tubylców, która stara się jakoś przeżyć. Być może reszta tych ludzi przypomniałaby sobie, że są Polakami, gdyby wróciła tutaj normalność. Być może duża część z tych ludzi podjęła świadomy wybór, że lepiej żyć niż umierać za sprawę z góry przegraną. Ale to jest prawdziwa tragedia, że po 1000 lat naszej chwalebnej, wielkiej historii, wbrew temu, co mówi pani Olga Tokarczuk, niewymyślonej, niewyśnionej, wywalczonej, my, naród polski, nie tylko musimy się tłumaczyć z tej historii, nie tylko musimy przepraszać, że ratowaliśmy Europę wielokrotnie, ale także musimy wstydzić się tego, że jesteśmy Polakami. Otóż po naszym trupie, tej garstki jeszcze patriotów, co została. Ale powiedziałem państwu, że sztuka ta najbardziej obrazoburcza, najbardziej obrzydliwa jest dotowana w Polsce z naszych podatków, na świecie z podatków innych ludzi. I na ten przykład chciałbym państwu pokazać artystę. No właśnie, jest napisane artysta. Degenerat, kompletny, ale artysta. Vegard Winge, który jest rzekomo norweskim artystą. I ten człowiek otrzymał niedawno 37 milionów koron dotacji, koron norweskich, dotacji na swoją działalność, która między innymi sprowadza się do tego, że on wkłada sobie w odbyt jakieś takie balony z farbą. No już dalej nie będę opisywał, co robi. Przygotowaliśmy fragment, gdybyście nie mogli państwo uwierzyć w te słowa, które zaraz przeczytam. Fragment, który jest w takiej rozmytej rozdzielczości, bo nie chcemy epatować tym obrzydlistwem, no ale jak się słowo powiedziało, to trzeba też pokazać, żeby był dowód właśnie na to, co mówimy. Poproszę realizatora właśnie. To jest fragment spektaklu. Te spektakle trwają wiele godzin. No i państwo widzicie, co tam się dzieje. Więc artysta Vegard Winge rzuca odchodami w publiczność, sika na scenie, rozpyla farbę z odbytu, otrzymuje dotację publiczną w wysokości 3 milionów koron rocznie. Winge wraz z partnerką prowadzi fundację Winge Müller. Produkują m.in. długie przedstawienia teatralne, niektóre z nich mają po 12 godzin, a w ciągu ostatnich 12 lat Müller właśnie z tym Winge otrzymali już 37 milionów koron dofinansowania z Norweskiej Rady Kultury. No i są zdobywcami teatralnej Nagrody Krytyków w 2008 roku. Proszę państwa, to jest naprawdę przerażające, bo to się nie dzieje aż tak daleko od Polski, ale to ciężkimi butami przekracza naszą granicę. Co prawda oni wciąż testują, na ile mogą sobie pozwolić, ale po kolei wyważają drzwi do wszystkich naszych świętości.
atakują Kościół, atakują Matkę Boską, potem symbole polskie narodowe. Czekam, kiedy na przykład nasze godło, naszego orła polskiego, białego, powieszą na szubienicy, bo to jest kwestia czasu, tak się z całą pewnością stanie. Profanowali już hymn, profanowali wszystko to, co dla nas jest wartościowe. I jeszcze Państwu przeczytam uzasadnienie tych dotacji, bo to też jest ciekawe. Otóż autorzy tego artykułu, którym się posługuję, skontaktowali się z ministrem kultury Norwegii, aby dowiedzieć się, czy uważa, że udzielenie dofinansowania akurat tym artystom było właściwe. No i pani minister odpowiedziała, że nie chce się odnosić bezpośrednio do tego konkretnego dofinansowania, jak to się mówi, nabrała wody w usta, ale powiedziała, że przez cały czas mojej pracy na stanowisku ministra kultury starałam się zachować odpowiedni dystans decyzyjny przy ocenie dokonań artystycznych. Oczywiście dotyczy to także działań Rady Kultury, która dokonuje oceny artystów bez ingerencji ani nacisków z zewnątrz. Rada Kultury nie rozpatruje wniosków opierających się na ocenie poszczególnych środków wyrazu użytych w spektaklu. W ramach programu dotacji przyznaje się dofinansowanie na rozwój artystyczny w dłuższej perspektywie. Czyli krótko mówiąc, nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi? Tak, ale tam jeszcze jest takie stwierdzenie, że oni nie chcą oceniać z góry artysty na podstawie jakiegoś użytego przez niego środka wyrazu, który stanowi tylko wycinek jego twórczości. I w Polsce jest to samo. Sądy tak samo interpretują te wszystkie obrazoburcze przedstawienia, gdzie mówi się, że to jest tylko środek artystyczny, to jest tylko środek wyrazu. Artysta miał na celu prowokację, skłonienie do myślenia, do refleksji, pobudzenie debaty publicznej. Tylko, jak mowa o Żydach, to już ma żadny Żydów nie wolno. O to chodzi, właśnie. Tylko to się tyczy jedynie tych artystów, którzy nastają na dobre imię Polski, na naszą kulturę i tradycję. Natomiast jeśli pojawi się artysta, który choćby zasugeruje, że mieliśmy i negatywne doznania ze strony Ukraińców, Żydów czy innych grup etnicznych, to zaraz staje przed obliczem sądu i tam już nie ma zmiłuj. Bo jeszcze raz, po raz trzeci dzisiaj przytaczam przykład Bartłomieja Kurzej, artysty, rzeźbiarza, górala, który stworzył kukłę Marzannę, którą wrzucił do Wisły. I ta kukła jakimś środowiskom przypominała stereotypową Żydówkę. I sąd wedle własnego widzimisię, no bez powołania biegłego, bo przecież jak biegły miałby stwierdzić, czy kukła jest Żydówką, orzekł, że kukła spełniała znamiona antysemityzmu i Bartłomieja Kurzeje, artystę, skazał. Więc... No nie, przepraszam, w roli biegłego zapewne wystąpił przewodniczący warszawskiej gminy żydowskiej. No to on wie najlepiej, czy Marzanna jest takiej, a nie innej narodowości, no swój swego pozna. Więc wniosek tutaj jest naprawdę smutny, proszę Państwa, i nie chcę naprawdę też bić w jakiś patetyczny ton, ale jesteśmy atakowani ze wszech miar. Jak to pisał Kochanowski, ulubiony cytat mojego ojca, który do dziś pamiętam, na koniec Rzeczpospolita nie ma obrony, tak wielu nieprzyjaciół mając z każdej strony, że to chyba z odprawy posłów greckich, jest nasza ojczyzna poddana atakom właśnie z tak wielu stron, że nie można już mówić o tym, aby apelować do jakichś instytucji państwa, aby organizować jakieś przedsięwzięcia polityczne, aby w jakikolwiek sposób dążyć do sprawiedliwości, do zbalansowania tych poziomów antypolskości i obrony polskości, dlatego że my we własnym kraju nie mamy już nic do powiedzenia. To jest tylko kwestia czasu, kiedy poszczególne jednostki będą odławiane i likwidowane w ten czy inny sposób. Nie muszą być fizycznie likwidowane. Można odebrać środki do życia, można uwięzić tymczasowo, można wygnać, można wilczy bilet wystawić. Na różne sposoby, proszę Państwa, tę ojczyznę nam się odbiera. I naprawdę, być może jesteśmy ostatnim pokoleniem albo jednym z ostatnich pokoleń, któremu przyjdzie zgasić tutaj światło, zanim Polska rozpłynie się na mapie Europy
i obawiam się, że to już będzie na dobre. Dlaczego? Bo do tej pory wróg był nam znany, wróg był umundurowany, wróg mówił w obcym języku, wróg był określony. Dzisiaj wróg wygląda tak jak my, mówi tym językiem co my i udaje, że jest jednym z nas, a tymczasem zabiera nam wszystko. No cóż, no to mogę się tylko zgodzić, natomiast jeszcze bym wrócił do kwestii naszych kochanych sądów. Właśnie mówiliśmy o tym, że sądy sobie tak wybiórczo stosują te przepisy, że jednych uniewinniają, innych skazują. No a z czego to się bierze? No bierze się z tego, że nikt nie podjął próby reformy sądownictwa. Przedwczoraj rozmawialiśmy o tym tu w studiu z Zygmuntem Miernikiem. No i okazuje się, że to wszystko, to co przez 4 lata nam przedstawiano jako wielką rewolucję, wolne sądy, konstytucja, demokracja, kurde, tutaj już zaraz będzie Białoruś, autorytaryzm, to jest wszystko PiS na wodę, fotomontaż i teraz po raz kolejny Prawo i Sprawiedliwość występuje w roli strażaka. I to jeszcze strażaka, który gasi pożar przez się wywołany. Czyli wprowadzono coś, zaprezentowano coś takiego, co media nazwały ustawą represyjną. Czyli, że tam, żeby tam już sędziowie za mocno nie fikali, nie krytykowali tam konstytucyjnych organów państwa, Krajowej Rady Sądownictwa, no to zakażemy ustawą. Jest to równie absurdalne, co pomysły lewaków pod tytułem ustawą znieść ubóstwo. No to co tak obrazowo mówiąc, no to zakażemy krytykowania konstytucyjnych organów państwa, to będzie się krytykować organy niekonstytucyjne i tak dalej, zakażemy noszenia, nie wiem, czerwonych przypinek wolne sądy, to będzie się pojawią niebieskie. Nikt nie wpadł na pomysł, że trzeba by może kompletnie przemodelować system sądownictwa, tylko tak po kawałku, a widać, że nawet ingerencja w choć mały kawałek tej twierdzy, tego bastionu, jednego z ostatniego bastionów takiego mentalnego komunizmu. Nie będę mówił, że komunizmu, bo ja myślę, że to po prostu jest taka etyka plemienno-kastowa, takie kolesiostwo, no i pewien typ myślowy tych ludzi. Powoduje reakcję historyczną i tu albo radykalne cięcie, albo w ogóle można dać sobie spokój. Bo to głównie dlatego przecież, gdybyśmy mieli polski wymiar sprawiedliwości, no właśnie, najwyższa władza według konstytucji należy do narodu, tylko konstytucja nie do końca precyzuje do jakiego narodu, a to tak na marginesie. No i właśnie te sądy będą i tak naigrywać się z jakiegokolwiek prawa, jakiego byśmy nie wprowadzili, nawet przy 250 posłach patriotycznych w Sejmie, no to nic z tego nie wyjdzie, bo cóż bez aparatu egzekucji tego prawa. Więc to jest bardzo dobry kierunek, dobrze zdefiniowany problem zresztą już od wielu lat przez obecną władzę. Jest to dobrze zdefiniowany problem, że jest problem z sądami, tylko że jeszcze jedna rzecz. To, co robi obecnie Prawo i Sprawiedliwość, dawanie coraz większego wpływu politycznego na sądy zamiast przebudowy systemowej, to się obróci przeciwko nam wszystkim, bo w momencie, kiedy wajcha się zmieni, przyjdzie Platforma albo nie daj Boże Lewica, która za chwilę stanie się nową Lewicą, bo SLD kończy swój żywot i wiosna Roberta Biedronia, która miała być tą wiosną nową siłą Lewicy, okazuje się, że jednak nie będzie. Może to i lepiej, bo to ja nie wiem, czy to jest w ogóle, czy ktoś się spytał Biedronia, czy to jest etyczne, żeby w jego partii posłem zostawało się przez łóżko. No tu wiadomo, do kogo pije, nie wymieniam nazwiska, żeby nas tu ktoś nie pozwał, broń Boże, mądrej głowie dość posłowie, ale wracając do tych sądów. Przy tym mechanizmie, po prostu kiedy wajcha się zmieni, wszyscy zapłaczemy, bo za jedno słowo napisane na Facebooku będziemy wsadzani do więzienia. Tak to się skończy. No właśnie, czeka nas jeszcze jedna batalia. Proszę Państwa, nadchodzą wybory prezydenckie. W duchu wierzę, że co najmniej część Polaków zaangażuje się w nie po właściwej stronie. My oczywiście też dołożymy swój kamyczek do tej lawiny, która mogłaby zmieść naszych wrogów, ale
ale myślę, że jeszcze długo będzie się zbierać, aby spaść. W każdym razie, koledzy w Realu 24 zwrócili się do nas z propozycją, aby wspólnie z emisją zorganizować debatę wszystkich kandydatów na kandydata ze strony Konfederacji i we czwartek, już niedługo, w tym tygodniu właśnie, w ten czwartek, na kanale w Realu 24 i na emisji TV zobaczycie wszystkich tych kandydatów, których Konfederacja może zaoferować w ramach dyskusji prawyborczej na wyłonienie tego jednego, który będzie reprezentować to środowisko patriotyczne. Także ta debata będzie dostępna i u nich, i u nas na kanale. Bardzo cieszę się z tej propozycji. Postaram się współprowadzić najlepiej jak potrafię, abyście Państwo mogli dokonać słusznego wyboru i wybrać tego, który będzie rzeczywiście najlepiej, najodważniej nie tylko nas reprezentował, ale walczył z tą bandą czworga, która zdecydowanie zrobi wszystko, aby utrzymać obecny układ. Także my się z całą pewnością nie poddamy. Ani tu w emisji, ani myślę jeszcze ci pozostali działający wciąż patrioci, ci, którzy mają siłę, którzy jeszcze mogą, mają środki. Ale pamiętajcie też Państwo, że to wiele zależy od Was, bo tak jak za każdym razem powtarzam, to jest w Waszym interesie, żeby było jakiekolwiek źródło informacji niezależne od tego głównego nurtu propagandy. Tutaj niektórzy z Państwa dzisiaj komentowali na czacie, że właśnie Jacka Międlara być może wypuszczono dlatego, że w mediach zrobił się za duży szum, ale w jakich mediach? W których mediach tak naprawdę podano te informacje? No głównie w tych niezależnych, różnych portalach, telewizjach internetowych i za pośrednictwem kanałów Konfederacji, więc trzeba dbać o to ostatnie dobro, które nam zostało. No i mówiąc nieskromnie, no wybaczcie, że sam jestem orędownikiem własnej sprawy, ale ja uważam, że to jest nasza polska sprawa. Dbać także o tych, którzy jeszcze mogą, im się chce i mają odwagę mówić no trochę jak jest, no co najmniej jak jest, trochę odwoływać się do tej prawdy, która jak się okazuje może być nie tylko niewygodna, ale wręcz niebezpieczna, o czym już się wielu przekonało. Mam nadzieję, że my jeszcze nieprędko się spotkamy z takimi represjami, ale myślę, że też to będzie jak z tą Olgą Tokarczuk. Wcześniej czy później i tak spadnie na nas zamierzony plan i wymierzona kara. Więc do momentu, aż to się nie stanie, wspierajcie emisję. Pamiętajcie, jesteśmy z Wami 9 lat i jeszcze zamierzamy być drugie tyle, o ile będzie dla kogo robić te programy i o ile jeszcze będziemy mieli względną, no właśnie, jakąś ojczyznę, naszą Polskę, dla której warto. No cóż, no ja myślę, że nie ma takiego złego położenia, z którego nie byłoby wyjścia. Więc właśnie trzeba walczyć, trzeba się starać, każdy na swój sposób. Ale bądź co bądź, jeszcze nie wszystko stracone i myślę, że w perspektywie kilku lat możemy to odwojować. No tylko nie można liczyć też na cud taki, że tutaj przybędzie rycerz na białym koniu i zrobi robotę za nas i też tylko wystarczy bezgranicznie zawierzyć temu czy owemu, iść za nim, choćby nie wiem, jakie ancymony wygadywał. To musimy mieć przede wszystkim też swój rozum. Mówię tu również krytycznie wobec samego siebie, bo często różne uwagi się pojawiają, mniej lub bardziej merytoryczne, ale wszystkie się przydają, no i warto je zawsze rozważyć. Więc musimy mieć swój rozum i robić każdy w swoim środowisku tak, żeby odwrócić ten szkodliwy taki lewacki trend, zwłaszcza jeśli chodzi o edukację młodego pokolenia. No nieprzypadkowo mówiłem tu o tym haśle wznoszonym na manifestacji Towarzystwa Studentów Polskich. Do tego na końcu nawiążę, bo miała być wielka kontrmanifestacja na tym marszu, który zaczynał się pod pomnikiem Kilińskiego. Wczoraj szedł przez krakowskie przedmieście Nowy Świat w Warszawie. Miała być przy Uniwersytecie Warszawskim wielka blokada antyfaszystów.
ich tam było może 10, nas było chyba z 80 osób, więc widać, że drugiej stronie w pewnym momencie brakuje determinacji. Na przykład wystarczy te kilka kresek mniej na termometrze. Więc my też musimy być zdeterminowani w naszym działaniu i konsekwentni. I nie na zasadzie, a bo mi się nie chce, a bo to daleko, a bo to kurczę zimno jest, jeszcze się przeziębię. No nie, no to już jest ostatni dzwonek, żeby coś zadziałać. Właśnie, ja spojrzałem jeszcze na chwilę na czat. Jeden z naszych stałych widzów, Waldemar, napisał słowa klasyka. Celem życia nie jest przeżycie. To ja też zacytuję słowa klasyka, w tym przypadku Williama Szekspira, który napisał w jednej ze swoich sztuk: mam li umierać, umrę z mieczem w dłoni. Więc powalczmy jeszcze trochę. I pamiętajmy, to nawiązując do tych słów z czatu, że na dnie Rowu Mariańskiego są rurkowce. Tak. I możemy oczywiście być jak te rurkowce i sobie żyć spokojnie przez tysiące lat, no ale chyba nie o to chodzi. Nie bądźmy rurkowcami, bo nasi przodkowie nie byli. Zróbmy wszystko, by nasze dzieci dopisały kolejny rozdział historii Polski, co najmniej godny naszych przodków, a nie współczesnych lemingów i rurkowców. Do zobaczenia Państwu w kolejnych programach jeszcze w tym tygodniu. I raz jeszcze na koniec przypominam, we czwartek wielka debata Konfederacji, kandydatów na kandydata na prezydenta w Realu24 i w emisji. Oglądajcie na żywo. Do zobaczenia.